szczęść Boże, znajdujemy się na terenie placu kościelnego parafii świętego Jakuba w Podegrodziu, miejscowości, w której narodził się święty Kościoła, święty Stanisław Papczyński. Czasy jego narodzenia to zamierzchłe. Urodził się 18 maja 1631 roku tutaj w Podegrodziu poniżej kościoła. W wielodzietnej rodzinie początkowo miał bardzo wielkie trudności z nauką w szkole. Zmagając się z nauką, ciężką pracą, kończył szkołę tutaj przy parafii, następnie w Nowym Sączu. Następnie udał się do szkoły Jarosławia i w końcu do Lwowa. Tam spotkał go dramat. Popadł w zarazę. Jego ciało pokryło się strupami. W wielkiej gorączce, żebrząc za chlebem, wszedł do pewnego domu. Mieszkańcy tego domu przyjęli go. Bezinteresownie opiekowali się prawie przez 3 miesiące. To wielkie miłosierdzie zaowocowało, że wstąpił na drogę życia kapłańskiego. Poszedł do Podolińca, tutaj na Słowację, gdzie kierownikiem duchowym był sławny Dominik Franco, wychowany świętego Józefa Kalasantego. To był jego kierownikiem duchowym. Wysłał go na studia nowicjatu do Warszawy. Niestety te studia zostały przerwane brutalnym najazdem Szwedów na Polskę. Musiał uciekać na południe Polski, do Podrzeszów, gdzie w Brzozowie tamtejszy biskup obrządku łacińskiego udzielił mu święceń kapłańskich. Niestety nie mógł też cieszyć się prowincjami, bowiem Rakoczy z Siedmiogrodu szedł na Kraków. Jako poddany małopolski musiał uciekać, ukrywać się w lasach. Następnie, kiedy się uspokoiło, był wykładowcą nauki retoryki, dogmatyki, teologii moralnej, był kierownikiem duchowym, spowiednikiem, był kierownikiem duchowym nuncjusza apostolskiego, który później będzie papieżem Innocentym XI. Na pewnym etapie jego życia nastąpił dramat, konflikt w zakonie pijarów, wystąpił z tego zgromadzenia, sam udał się na pustelnię do ziemi mazowieckiej i tam zrodziła się idea założenia zgromadzenia, które dzisiaj istnieje pod nazwą Zgromadzenie Księży Marianów poświęcone czci Matki Bożej Niepokalanej Poczętej. Tej tajemnicy poświęcił ojciec Stanisław swoje życie. Cechą charakterystyczną tego środowiska jest wielki kult ojca Stanisława Papczyńskiego. On nie rodził się samoczynnie, on narastał z latami, budowany przez szlachetnych ludzi. Dla przykładu można podać, na miejscu urodzenia ojca Stanisława Papczyńskiego pod koniec XIX wieku zamieszkała niewiasta, która żyła w wielkim ubóstwie. Nazywała się Józefa Kopp. Ona była siostrą rodzoną sławnego kardynała Józefa Koppa. Wygnana ze swojej ojczyzny, przyszła tutaj i żyła w wielkiej nędzy. Ale codziennie na kolanach z miejsca urodzenia Papczyńskiego szła do kościoła, prosząc o wyniesienie ojca Stanisława Papczyńskiego na ołtarze. Proboszcz w kronice parafialnej, który był bardzo oszczędny w pisaniu i chwaleniu kogoś, dał krótką notatkę: dzisiaj zmarła Józefa Kopp. To jest takie wyróżnienie nawet historyczne dla tej osoby, która stała się także świadkiem wiary i przygotowywała społeczność do szerzenia kultu ojca Stanisława Papczyńskiego. W Podegrodziu jakiś czas temu, 2015 roku, mocno ożywił się kult świętego Stanisława Papczyńskiego. No pewnie trochę na kanwie tego, że wówczas został już kanonizowany jako święty. Jako święty, który tak naprawdę jest postrzegany tutaj jako zwykły człowiek, czyli tak naprawdę Stanisław z sąsiedztwa, a wcześniej Janek. Dlaczego zwykły? Dlatego, że jego życiorys pokazuje wspaniałą historię przeistoczenia się właśnie z tej zwykłości w świętość. Choćby trudne dzieciństwo, dosyć też niepokorna dusza, perypetie zarówno z nauką, jak i można powiedzieć z takim całym przejściem z tego młodzieńczego wieku w wiek mężczyzny, wskazuje, że
każdy z nas na pewnym etapie swojego życia mógłby tym świętym zostać. Po prostu wymaga to bardzo dużej pracy nad sobą oraz stanowczości. Jedną właśnie z najważniejszych chyba cech ojca Sławomira Papczyńskiego jest właśnie ta stanowczość. On nie był człowiekiem kompromisowym, zarówno w wierze, jak i w swojej działalności jako męża stanu, czyli tutaj w sferze patriotyzmu. Zawsze dosyć dosadnie się wyrażał na poglądy zarówno duchowe, jak i te związane z ojczyzną. Nawet jego cytat taki jest dosyć dosadny, że Polska potrzebuje prawdziwych mężczyzn. Stowarzyszenie Papczyński chce właśnie tutaj uzupełnić tą działalność Kościoła, zresztą bardzo fajną i bogatą, gdzie tutaj można powiedzieć w tym Podegrodziu, między innymi przez księdza Józefa Wałaszka, ten kult cały czas wzrasta. Natomiast naszym celem nie jest jakby konkurowanie w tej sferze, a bardziej uzupełnienie treści właśnie o tą normalność tego świętego, czyli to, czym każdy, można powiedzieć, człowiek gdzieś tam na stanowisku mógłby się parać i jakoś tam trudnić. Chcemy to też właśnie wyodrębnić. No i w tym nowo powstałym, myślę, w najbliższej przyszłości Muzeum Izbie Pamięci chcemy zwracać uwagę właśnie na ten jego stosunek do ojczyzny, wielkie zaangażowanie, pozbycie się ze społeczeństwa tak zwanej kołtunerii, czyli wszelkich postaw, które jakby niszczyły tą Polskę od wewnątrz. W tutejszej społeczności lokalnej cały czas istnieje takie przekonanie, że dzięki ojcu Papczyńskiemu omijają nas wszelkie kataklizmy. I rzeczywiście na kanwie nawet ostatnich wydarzeń, gdzie przez Polskę przetoczyły się trąby powietrzne, a właściwie głównie przez Sądecczyznę, i to można powiedzieć, to Podegrodzie obeszły z każdej strony, tak naprawdę nam włos z głowy nie spadł. Tutaj też dużo jest osobistych jakby przekazów, że ten Papczyński jednak działa. Zresztą sam obserwując, mieszkając naprzeciwko Placu Papczyńskiego, często widzę ludzi nawet i leżących krzyżem przed postacią ojca Papczyńskiego, Najświętszej Marii Panny. No co świadczy, że jednak w ich życiu ten ojciec Papczyński dość mocno działa, bo te postawy chyba o tym świadczą. Historia cudów, można to nazwać małych cudów, jest również związana z procedurą powstawania skweru Placu Papczyńskiego, gdzie jest już wybudowana kapliczka zawierzenia, w przyszłości Izba Pamięci, gdzie ma powstać. Ponieważ sam proces powstawania dosyć w pewnym sensie dosyć był humorystyczny, ponieważ po założeniu stowarzyszenia, po pierwszej składce członkowskiej na koncie 400 zł, a plany na budowę czegoś, co ma kosztować około 1,5 miliona złotych. I wtedy ni z tego, ni z owego, nawet nie mając swojej działki, bo ta działka była w prywatnych rękach, zjawia się sponsor, który mówi: fajna rzecz, kupujcie, ja wykładam pieniądze. No i można powiedzieć, w ciągu miesiąca pierwszy cud. Później kolejne cudy polegają na tym, że cały czas wiadomo, jak to stowarzyszenia borykają się z trudnościami finansowymi, ale zawsze jest tak, że kiedy tylko kończymy pewien etap i już jest w zamyśle, że pasowałoby jeszcze coś dobudować, czy jakby pociągnąć roboty, żeby nabierało to tempa, to się okazuje, że to się samo dzieje. Następna firma wskakuje, czy dobrzy ludzie, czy ludzie te cegiełki sobie wykupują, i praktycznie od 2 lat, czy jakby żeśmy zaczęli budowę, ten cud trwa, czyli nigdy nam nie pozwala ojciec Papczyński odetchnąć, tylko jak już jest pusto, to już nam tutaj podsyła kolejnego sponsora, kolejną firmę, dobrych ludzi, i cały czas musimy być w pełni gotowości, bo jak tylko się środki pojawiają, to działamy. Przyszłam do Podegrodzia w 1975 roku, wyszłam za mąż, mając 2 córki. Jedna z tych córek, ta młodsza, zachorowała bardzo na ciężką chorobę krwi, tak zwaną trombocytopenię. To było w 1990 roku. Ona miała 14 lat. Znalazła się w szpitalu, gdzie lekarze nie wiedzieli, jak ją leczyć i czym ją leczyć. Ale ja tu zaczęłam chodzić do tego miejsca, bo moja teściowa mówi mi tak: chodź tam i modli się. I ja, nie wiedząc nawet dokładnie, do kogo się modlę, wiedziałam, że tu jest właśnie ten pomnik Papczyńskiego, ale kim on był,
Ja co o nim więcej nie wiedziałam, ale się modliłam, ufając, mając do niego taki mały obrazeczek, który mi też dała. I jeździłam do szpitala i za każdym razem w tym szpitalu codziennie ten wynik był coraz to lepszy. Minimalnie się poprawiał i ja po prostu wierzyłam, ufałam, że Bóg da za przyczyną Stanisława Papczyńskiego, to był wtedy czcigodny sługa Stanisław Papczyński, że wyjedna mi ten cud dla tej zdrowia, dla tej córki. I tak się też stało. Po 2 latach, kiedy wyniki były zadowalające, panie doktorki z Nowego Sącza, ordynatorki oddziału dziecięcego i zakaźnego, powiedziały mi, że to był cud, że ona wyszła z tej choroby. W 1998 roku mój mąż dostał wylew podpajęczynowy. Został przewieziony do Krakowa. Tam się okazało, że jest to nieoperacyjne, że wylew jest w takim miejscu w splocie największych funkcji życiowych, że to tylko cud, że będzie żył, no a jeżeli przeżyje, to będzie roślinka. Ale okazało się, że mąż z tego wyszedł. Po 2 tygodniach nawet został wypisany, przewieziony z powrotem do Nowego Sącza, do szpitala, gdzie tam jeszcze 5 tygodni przeleżał. I dziś jest osobą sprawną, słyszy, mówi, chodzi. Jedyny jego ubytek na zdrowiu to, że nie ma węchu, ale tak, to pozostałe funkcje życiowe są sprawne. Kolejny taki cud to był też, uważam, że to Papczyński zadziałał. Moja córka starała się bardzo o dziecko, już 4 lata. I ja zaczęłam tu przychodzić, dalej do tego Papczyńskiego się modlić o to, żeby poczęła i urodziła dzieciątko. I tak sobie nawet postanowiłam, że Boże, jak dasz dziecię, jeżeli będzie chłopczyk, to będzie Stanisław, a jak będzie dziewczynka, to będzie Marysia. I tak się stało. Urodziła się zdrowa Marysia, która ma w tej chwili już 18 lat. No, kolejne świadectwo to dotyczy mnie, mojego zdrowia. Mając właśnie wszczepiony rozrusznik, okazało się, że elektrody się przetarły i zostałam przewieziona z Krakowa do Lublina celem wyciągnięcia tego układu stymulującego i szczepienia nowego. I tam była taka sytuacja, że czułam się ogromnie źle po tym zabiegu i był płyn w osierdziu sercowym. A ja już pojechałam tam, jak Papczyński był już tym błogosławionym. I tam miałam książki, obrazki. Tam wcześniej, jeszcze przed tym zabiegiem, wszystkim opowiadałam o Papczyńskim, o tym. Modliłam się tam, prosiłam, żeby się modlili za mną. I właśnie później stał się taki cud, że był płyn, a nagle zginął. Kolejnym takim cudem dla mnie to było to, że miałam zawsze na myśli w sercu, że były u nas takie droga krzyżowa według świętego Stanisława Papczyńskiego i ja uczestnicząc w tej drodze krzyżowej, zapamiętałam sobie takie słowa, że największy cud świata i największy uczynek miłosierdzia według Papczyńskiego to jest uczynek wybaczenia komuś, kto na to nie zasługuje. I ja to w swoim życiu wykorzystałam, żeby wybaczyć coś, na co ktoś nie zasługuje. I dokonając tego, doznałam wielkiej ulgi i wielkiego pocieszenia serca. I życzę każdemu, kto by w życiu miał taką sytuację, że nie ma lepszego lekarstwa dla duszy, jak wybaczyć. Wybaczyć mimo wszystko.
Dla naszej tutejszej podgrodzkiej młodzieży święty ojciec Stanisław Papczyński jest idealnym wzorem do naśladowania. Jego życie pokazało, ile musiał przejść, żeby dojść do zamierzonego celu. Jest dla nas przykładem tego, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, musimy się do tego dołożyć. W każdy 18 dzień miesiąca w naszej parafii organizowana jest nowenna do świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Na tą nowennę przychodzą ludzie z naszej parafii, pięknie ubrani w stroje podegrodzkie, również młodzież i dzieci. Przyjeżdżają także pielgrzymi z innych parafii, którzy przywożą swoje intencje, aby prosić ojca Papczyńskiego o opiekę oraz o rozwiązanie trudnych spraw. My jako młodzież z naszej parafii bardzo staramy się utrzymać tę relację z naszym świętym sąsiadem. Ostatnio zorganizowaliśmy koncert Dziękuj Mu za wszystko, bo wszystko jest dobre, w którym właśnie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Święty ojciec Stanisław Papczyński przez swoją wytrwałość i ufność w Boży plan jest dla nas młodych przykładem w dążeniu do świętości.